tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnej degustacji. Dzisiaj na stole, moi drodzy, piwo z nowej serii Pinty, a więc Pinta Deli Store i piwo deserowe, jak mówią niektórzy, zaraz się o tym przekonamy. Ale pytanie zasadnicze, czy piwo na śniadanie to w ogóle jest dobra rzecz, czy to przystoi? Czy na początku dnia, kiedy jeszcze mamy tyle spraw do załatwienia, być może będziemy musieli jeździć samochodem, to piwo z rana to absolutnie nie. Ale moi drodzy, pomyślcie, jak to było, kiedy byliście na wakacjach, kiedy nad rzeką, nad strumykiem, nad morzem, w kurortach polskich czy zagranicznych, siedzieliście sobie niespiesznie popijając piwko, powiedzmy choćby na plaży już o godzinie 10 rano? Prawda? Bywało tak. Dlatego piwo na śniadanie, jak widać, również można, oczywiście przy sprzyjających okolicznościach. A dlaczego takie pytanie? No bo właśnie te dwa piwa z Pinty, które są w serii Pinta Deli Store, a więc 8 i 9, moi drodzy, to są piwa, no, które na etykietach mają właśnie śniadaniowe menu, można by było powiedzieć. Jedno z nich ma pancake'i polewane jakimś syropem klonowym, a drugie to, które ja dziś z wami zdegustuję, a więc Brunch Imperial White Stout. Ma tutaj ciasteczka czekoladowe i z nutą kokosa i wanilii, no moi drodzy, i to jest brunch, a więc takie po angielsku drugie śniadanie, prawda? Więc moi drodzy, co wy na to powiecie, że takie piwo właśnie mogłoby być na taki na pierwszą połowę dnia? No, jak widać, zaraz to sprawdzimy. Zaraz udowodnimy, że piwo na śniadanie przy sprzyjających okolicznościach równie może być dobre. Ale czy to piwo będzie dobre? Zaraz się przekonamy. Seria Pinta Deli Store czasami bardzo zachwycała, czasami troszkę mniej. A zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Jak widzicie na etykiecie, te ciasteczka, o której mówiłem, kokos rozdrobniony tutaj, laski wanilii. No i też tak pisze, że w składzie kakao, wanilia i kokos. Moi drodzy, a co pisze Pinta o tym piwie? Kto powiedział, że brunch nie może zacząć się od deseru? Nasz white stout, czyli jasne piwo o ciemnym charakterze, nadaje się do tego idealnie. Wszystko dzięki infuzji na zimno łuską kakaowca, laskami wanilii i płatkami kokosowymi. Skład: sód jęczmienny, płatki owsiane, błyskawiczne, sód owsiany, sód pszeniczny, płatki pszeniczne i laktoza. Moi drodzy, alkohol, jeśli chodzi, uwaga, 10,7. Ekstrakt 30 balingtów, ale alkohol 10,7 na śniadanie, toż to jest, moi drodzy, wręcz porażająca informacja, jeżeli ktoś by zaczął od takiego mocnego piwa dzień. Ale tak jak mówię, na wyjeździe, na wakacjach, gdzieś, to pewnie i takie piwo nawet z takim woltażem spokojnie by weszło, prawda? Ale spróbujmy zatem, co Pinta przygotowała. Moi drodzy, jeśli patrzę tutaj na tą puszkę, no to myślę, że będzie słodycz. Myślę, że będzie słodycz, bo jest kakao, wanilia, kokos i też jest, uwaga, w składzie laktoza, a więc tutaj tego cukru pewnie nie zabraknie. Czy aby nie będzie przesłodzone? Zaraz zobaczymy. Piwo śniadaniowe. O, aromaty to tu urywają dupę. Kokos. Kokos i wanilia, tak na pierwszy strzał z puszki. O, ale piany to tutaj dużej raczej nam się nie uda zrobić. Chociaż jest, przepraszam, jest taka piana drobno-pęcherzykowa. Niezbyt obfita, ale jest. Ale spodziewałem się innego koloru, a popatrzcie się, taki pomarańcz. Dość... no jasny pomarańcz, ale taki wpadający troszkę może w taki kolor słomkowy, no kolor pomarańczowy, jak sok pomarańczowy, tak bym go nazwał. Piana szybko znika. Zaraz, co tutaj mamy w aromacie?
No, nuty są takie bardzo świeże. Świeży kokos. Ja bym się tutaj doszukał jeszcze jakichś owoców tropikalnych. Bardzo taki słodki zapach. Jakbyście od... O! To jest idealne połączenie. Wiecie, jak smakuje Raffaello. Otwieramy całą paczkę Raffaello, powiedzmy z tych folijek odwijamy i wsadzamy tam nos. No to to jest dokładnie to. Taki kokos, ale w połączeniu właśnie z takim słodkim jeszcze aromatem. No, zobaczymy. Uwaga, spróbujmy, jak smakuje propozycja pinty na brunch, a więc takie drugie śniadanie, czy to piwo, moi drodzy, z nowej serii Pinta Deli Store. Porwie mnie i może rzeczywiście kiedyś rozpocznę dzień od tego śniadania, popijając właśnie takim piwem. Spróbujmy zatem. Piany już praktycznie nie ma. Kolorek jest całkiem przyjemny. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Moi drodzy, to co chciałbym powiedzieć pierwsze, powiem za chwilę, bo to będzie bardzo istotne, co powiem. Feria aromatów. Kokos, czekolada, wanilia, to wszystko co tutaj na puszce. Ciasteczkowo, właśnie taki waniliowo-czekoladowy, kokosowy smak. Ewidentnie, jakbym trzymał w ustach Raffaello, no po prostu ten krem z Raffaello taki, który jest, to jest ten smak. Ale też taka czekolada z wedla, ta ciemna z kokosem w środku. Też bardzo podobnie. Taka po prostu czekolada z kokosem, połączenie takie, no bardzo, bardzo ciekawe. Ale to co chciałem powiedzieć pierwsze. To piwo jest pierońsko słodkie. I teraz tak, dla mnie ewidentnie za słodkie, tego cukru tutaj jest multum i nie wiem, czy tak miało być. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o to, że to jest piwo deserowe, no to okej, no to jest piwo słodkie i moi drodzy, do takiego deseru właśnie śniadaniowego, to tu się sprawdzi, ale ewidentnie no jest cukru w opór, może nie cukru, tutaj źle powiedziane laktozy. Jest w opór i... no nie wiem. Straszliwie słodkie. Są te aromaty, one są głębokie i cały czas tu jest kokosowo, czekoladowo, ale kuźwa jest tak słodko, że się po prostu nie da. Znaczy da się, ale ja myślę, że ten mały pokalek to jest wszystko, co ja bym mógł, był w stanie z tym piwem dzisiaj wypić, bo jest po prostu wręcz zamulające. No nie ukrywam, że trochę tutaj jest aż za słodko. Chyba za bardzo. Ja nie chcę podważać tutaj tego kunsztu, jakim zawsze Pinta mnie raczy i zawsze jestem pod wrażeniem. Praktycznie naprawdę znaleźć jakieś nietrafione piwo z Pinty to jest ciężka sprawa. To tutaj coś tutaj nie zagrało, jeśli chodzi o tą ilość słodyczy. To piwo byłoby genialne, bo te aromaty są porywające, gdyby tego cukru było trochę mniej. Ja rozumiem, że to jest piwo deserowe i to usprawiedliwia jakby wszystko moim zdaniem, ale jest kurde słodkie. Za słodkie. Co więcej, jeszcze taka nuta alkoholowa, ona jest dość wyczuwalna, to 10,7. Dało się też wyczuć i ten alkohol jest i się go czuje. No, moi drodzy, na tym kanale jeszcze Pinta nie dostała u mnie złych ocen. Tutaj też nie będzie zła ocena, ale tutaj nie będzie tak jak ostatnio bywało piątki i szóstki, tylko tutaj jest takie 4, może nawet 4 minus, bo piwo jak najbardziej, wszystko ok, ale tego cukru, tej słodyczy, tej laktozy, nie cukru, ale tej słodyczy, która z tej laktozy się wywodzi, jest tutaj aż w nadmiarze. Jeśli ktoś lubi słodkie piwa, to będzie zachwycony. Jeśli ktoś chciałby tylko trochę tej słodyczy, ale jakby
nie w nadmiarze, no to powie, że tutaj jest przegięcie, jeżeli chodzi o tą słodycz. Ale nie będę się czepiał. Piwo samo w sobie w aromacie, przy małej ilości, jest okej. Ale nie tego się spodziewałem. Myślałem, że będzie jeszcze lepiej, bo te etykiety wołają aż z półki: weź mnie i pożryj mnie i wypij mnie całe naraz. A tutaj jest tak słodkie, że całej puszki ciężko by było ją wypić, bo jest po prostu... Myślę, żeby mnie zamoliło trochę. No szkoda, szkoda. Ale ja myślę, że to piwo będzie miało swoich odbiorców, bo są też tacy, którzy słodkie piwa lubią i znajdą tutaj w sobie właśnie w tym piwie to, czego właśnie może szukają. No to niech tak będzie. Pinta Deli Store, Brunch Imperial, White Stout, piwo na śniadanie. No takim piwem, jakbyście rozpoczęli dzień, to myślę, że byłby to dzień rzeczywiście naładowany pełną energią, bo zawartość słodyczy, jaka w nim jest, a co pewnie przy okazji idzie kalorii, jest potężna i wystarczyłaby na cały dzień. Ale nie neguję, bo to jest zawsze krok w jakieś nowe odkrycia, nowe smaki piwa, których czasami jeszcze nie było. I być może też taka jest potrzeba takiego piwa, żeby tych, którzy lubią słodkie piwa, również zadowolić. No to tutaj udało się rzeczywiście w 100%. Mi to piwo smakuje bardzo średnio. Dziękuję Wam za dzisiaj, ale dopiję, bo aromat fenomenalny. Za dużo słodyczy. Cześć, trzymajcie się. Zapraszam do subskrybowania kanału, łapki w górę, no i do następnego odcinka. Cześć, Wasze zdrowie na koniec.